Młodzi Ekokreatywnej. Dzisiaj zapraszam Was na haul lumpeksowy. Super modny haul lumpeksowy. Dużo z tych rzeczy kupiłam z drugiej ręki, ale są nówkami. Są tu rzeczy z Vinted, są tu rzeczy z lumpeksów i już nie mogę się doczekać, żeby je Wam pokazać, bo naprawdę są to super modowe perełki, ale nie tylko, że modowe perełki, bo mnie to nie wystarcza osobiście. Są to też rzeczy super jakości, z idealnych materiałów w większości. No i bardzo fajnych marek. Takie rzeczy, na których naprawdę zaoszczędziłam, można nawet powiedzieć, setki złotych. A zrobiłam zakupy na nowy sezon, właśnie bardzo modne, ale też właśnie jakościowe, na czym mnie osobiście najbardziej zależy. I zapraszam już Was serdecznie, jeżeli się interesujecie modą, trendami, ale także super stylem, rzeczami dobrej jakości, rzeczami vintage, to zapraszam, bo będą właśnie takie rzeczy dzisiaj. No i oczywiście proszę Was w związku z tym o zasubskrybowanie mojego kanału, bo zależy mi na rozwoju, na tym, żeby docierał ten program do większej publiczności. Bardzo Was proszę w związku z tym o wsparcie, o wciśnięcie sobie przycisku powiadomień. Będziecie dostawać wiadomości o nowych filmach, ale także bardzo Was proszę polubcie filmik, bo bardzo mała część moich widzów wciska ten przycisk polub i bardzo mi na tym zależy, bo wiecie, dla Was to jest mały wysiłek, dla mnie to jest ogromne wsparcie, ale też znaczy to, że mój kanał będzie się rozwijał, więc jeżeli uznajecie, że jest to treść wartościowa, to proszę przyciśnijcie ten przycisk. Tak naprawdę jedynie dzięki Waszym akcjom, dzięki Waszym polubieniom i subskrypcjom ten program i ja mogę się rozwijać, mogę cokolwiek dalej osiągać. Przechodzimy już do zakupów. Zachęcam Was do zajrzenia na moje inne media społecznościowe, do których wszystkie linki są w opisie filmiku, a także zapraszam Was na moje Vinted, bo robię teraz bardzo dużą przecenę, prawie że o pół ceny. Niektóre rzeczy będą przecenione o 50%, a są to markowe rzeczy, jakościowe rzeczy, między innymi moje Lubuteny, jeżeli macie rozmiar 36, chcecie mieć mega modne buty najlepszej marki, najbardziej znanej marki obuwniczej na świecie, to zachęcam, bo będzie duży, duży upust na te buty i możecie tam zajrzeć. Będę też sprzedawać moją sukienkę od Victoria Beckham. No i kochani, tradycyjnie zaczynam od tego, co mam na sobie. A mianowicie cały mój strój jest nowy. Oczywiście z wyjątkiem butów i akcesoriów. Spodnie, które widzicie, które mam na sobie, są z nowego towaru w Elce w Dobczycach. I to są spodnie H&M i wyjątkowo dla mnie to są spodnie z poliestru. No niestety, ale tak mnie zachwycił ich wzór i kolor, że nie mogłam się powstrzymać i stwierdziłam, że no spodnie są luźne, w związku z tym zaryzykuję i kupię te spodnie, bo bardzo, bardzo podoba mi się ich wzór. Widzicie, on jest taki w stylu Versace trochę, ma przepiękne kolory, ten taki złocisty beż, kremowy, niebieski, żółty i czarny, tworzą takie piękne wzory na nich. W dole są jeszcze pasy dodatkowo, zobaczcie tam na stylówce. I no, no mega mi się podobają, w dodatku są z wysokim stanem, są to dzwony, super modny wzór, krój, w ogóle wszystkie trendy sezonu, które tylko mogą być. W związku z tym stwierdziłam, że zważywszy na to, że ten poliester jest taki gruby, taki mięsisty, to nie jest taka jakaś zupełna szmata, to jest takiej lepszej jakości trochę. No i z takiej trendowej linii właśnie H&M-u, no to stwierdziłam, że sobie zafunduję jednak te spodnie. Były z nowego towaru, więc one nie były bardzo tanie. Kosztowały około 30 zł. Ale wiecie, jednak fajnie jest mieć też coś takiego trendowego, coś, żeby sobie odmienić tą garderobę i stwierdziłam, że tym razem postawię na te spodnie. Ja jestem bardzo ciekawa Waszych opinii o tych spodniach, czy lubicie ten styl, czy nie. Ja coraz bardziej lubię dzwony, w ogóle kiedyś lubiłam bardzo, później w ogóle nie były modne przez długi czas, więc ich nie nosiłam oczywiście, ale teraz się cieszę, że takie właśnie szerokie spodnie są modne. Właściwie to nie są do końca dzwony, to są bardziej szwedy, bo one są na całej długości szerokie, nogawki mają szerokie, rozszerzają się u dołowi. No i do tego mam bluzkę z jedwabiu i ta bluzeczka była też z nowego towaru, już nie była tak droga, bo kosztowała w granicach 20, nawet niecałe 20 zł. I zobaczcie kochani, to jest bluzka
100% jedwab i przepięknym kroju, bardzo fajnej marki, którą Wam pokażę na ekranie, bo teraz nie mogę jej sprawdzić, bo już mam ją na sobie, a zobaczcie, jak trudno się zapina tą bluzkę, ona jest zapinana na całej długości z tyłu, no i po prostu już za ciężko mi było ją ściągać i od nowa zapinać, wiecie, misternie, żeby Wam pokazać tą markę, ale Wam tam pokażę zdjęcie metki na końcu w przebiteczkach. No i do tego mam skórzany pasek też z H&M-u, moje vintage buty, takie ale lata 70. z fajnymi takimi ozdobami szeleszczącymi. No i ta bluzka z tymi bufkami, piękna taka z tymi zaszeweczkami tutaj, moim zdaniem idealnie się wpasowuje w ten właśnie trend taki ale lata 70. No i teraz bardzo modne te bufki na rękawach, te drapowane rękawy, które robią taki efekt wow. No, tak mogłabym spokojnie się ubrać na jakieś eleganckie nawet spotkanie, wyjście też z przyjaciółmi, czemu nie? Taki fajny, modowy, ale dzienny strój. Nawet do pracy tak pójdę na 100%. Także już mam taki jeden super outfit na wiosnę w trendach i jestem bardzo zadowolona. Cieszę się, że ta bluzka jest jedwabna, bo przy sztucznych spodniach, o ile jeszcze ten dół, wiecie, takie szerokie spódnice czy spodnie sztuczne jestem w stanie zdzierżyć, to góry muszą być naturalne, bo to nam tutaj, wiecie, reguluje ciepło te górnej części ciała i tak samo chodzi o pocenie się i tak dalej, więc w takiej jedwabnej, lekkiej bluzce oczywiście nie będę się pocić, będę miała idealny mikroklimat, że tak powiem, i będzie się świetnie sprawdzać na wiosnę. I ten rękawek taki do łokcia też jest właśnie idealny, ani za ciepły, ani za zimny na wiosnę, także jestem bardzo ciekawa, co o tym sądzicie. I zobaczcie, do tego pokażę Wam od razu też, mam w stylówce taką torebkę też z tego nowego towaru i ona kosztowała dokładnie 2 dyszki, tak z tego co pamiętam przynajmniej. A nawet jest tu cena, słuchajcie, o, pomyliłam się, 22 zł. Bardzo, bardzo mi się spodobało zapięcie tej torebki, takie retro, zobaczcie tu z bliska. Jest mega po prostu według mnie. Ze skóry oczywiście jest to torebeczka, ma przepiękne tutaj detale takie mosiężne. No i właśnie to otwieranie jest super, takie trochę retro, tu ma taką jakby atrapę zapięcia, ale ona się zapina na taki, zobaczcie, klips. Tu się wciska i ciągniemy za taki tutaj detal i właśnie w środku jest taka dosyć pojemna, bo ona ma takie dno, widzicie, z takimi nóżkami jakby. Jak się ją wypcha, to można ją postawić wręcz jako taki kuferek. No i to jest bardzo fajny detal, właśnie pasuje do stylu lat 70. No i zobaczcie, jakie ma piękne wykończenie w środku przy okazji. Bardzo mi się podoba właśnie środek tej torebki również, jest bardzo fajny, to jest jakaś vintage torebka Alvrig, made in Italy, włoska torebka ze skórki oczywiście, bardzo, bardzo fajna i nie miałam w sumie brązowej torebki, dlatego się ucieszyłam, bo jakiś czas szukałam takiej ciekawej torebki w takim właśnie fajnym, coś mi się tu nie chce domknąć, trzeba dobrze przycisnąć, bo o właśnie, to musi zakliknąć na środku to zapięcie. I szukałam takiej ciekawej, fajnej torebki w takim odcieniu brązu właśnie, żeby była na wiosnę, na lato, no i żeby była taka nieszablonowa, bo takie zwykłe torebki to wiecie, to jest łatwo dostać wszędzie w zasadzie. No i ze skórki jestem mega zadowolona z tej torebki. Tak, kochani, no to pierwszy outfit i pierwsze stylówki mamy za sobą. A teraz, kochani, pokażę Wam kolejne rzeczy. Następna rzecz to będzie torba. Torbę kupiłam za bezcen, 10 zł kosztowała i to nie był nowy towar, tylko to jest torba ze starego towaru za na wagę. I wiecie co, ja bardzo lubię te etniczne wzory, lubię takie ręcznie tkane, ludowe materiały, bardzo mi się podobają te wzory. I to jest bardzo fajna torba ze skórzanymi wykończeniami zamszowymi, takie suede to jest, suede się pisze. Guatemala, znowu jakaś gwatemalska torba, już miałam spódnicę z Gwatemali, nie wiem czy pamiętać, taką piękną we wzory. No i znowu tu mamy takie wzory właśnie typu ludowego, w przepięknych kolorach. To jest torba jak nowa, naprawdę, ona w ogóle nic nie jest zużyta. Tu ma taką kieszeń jakby bez zapięcia, do której można coś wsadzać. Z tyłu jest kieszonka na zamek. Widzicie, tutaj widać, że to jest ręcznie robione, bo ten materiał jest tak trochę minimalnie tu odstaje miejscami, więc przyklejony do tej skóry jakby. No i pokażę Wam w środku.
Super na komputer jest. Ja tutaj sobie wsadzam komputer jeszcze w moim pokrowcu i to mi się idealnie do pracy mieści. Tutaj ma jeszcze taką kieszonkę z zamkiem w środku. No jest bardzo pojemna. Można ją również zapiąć na takie tutaj magnetyczne zatrzaski z boku. I wtedy jest taka wąska u góry jakby. No i zapina się oczywiście cała na zamek. Zobaczcie sobie do stylówy takiej mojej ludowej właśnie. Mam taką sukienkę sztruksową, którą przerabiałam, robiłam do niej koronkę. No tą koronkę oczywiście można odkruć, ale na razie jeszcze ją trzymam, bo odmieniła trochę tą sukienkę. Do tego mam takie botki z odzysku, firma, która szyje ze skór odzyskanych, takie właśnie artystyczne buty. No i zobaczcie, te buty idealnie mi też pasują do tych wzorów tutaj. Strasznie mi się podoba ta styluwa. Do tego jeszcze sobie włożyłam różowy płaszczyk i taką fioletowo-różową chustę, też w takie ludowe wzory, w bardzo podobnej kolorystyce do tej sukienki i właśnie do tej torby. Jeszcze raz Wam tu pokażę tą torbę, tak do ekranu. Mam nadzieję, że wszystko to fajnie widać. No mnie się mega ona podoba. No i faktycznie zapłaciłam za nią coś 10 czy 11 zł na wagę, jakieś grosze. Jestem super zadowolona. Bardzo lubię takie rzeczy, oryginalne. Kochani, idziemy dalej. Na tym samym towarze jeszcze kupiłam taką bluzkę z jedwabiu za złoty 30 zł, bo to było też z wagi i to było właśnie na samym końcu już tego towaru. I zobaczcie, bluzka w idealnym stanie, marka Maila się nazywa. 100% jedwab. I zobaczcie, mierzę ją tutaj do bardzo w podobnym stylu takiej mojej malinowej spódnicy maxi rozszerzanej, którą widzieliście na pewno, jeśli mnie od dawna oglądacie. Piękny taki malinowy kolor i idealnie te marszczenia tutaj pasują do marszczeń na spódnicy. Do tego jeszcze można sobie dobrać kontrastową torebkę. Ja tutaj mam tą moją taką piękną turkusową, różowe klapki, ale nawet i sneakery by fajnie wyglądały. I ta bluzka jest przeurocza, no i oczywiście to jest 100% jedwab, więc jestem zachwycona i jeszcze w dodatku kosztowała mnie niewiele ponad złotówkę. To jest w ogóle hit. Jestem bardzo ciekawa, jak się Wam podoba ta bluzka urocza, taka kobieca bluzka do tej spódnicy. No w każdym razie ta bluzka będzie mogła być też spokojnie do różnych spodni, nawet do tych, które teraz mam na sobie, jak będzie już za ciepło na tą, którą mam w tej chwili. I myślę, że będzie wyglądać naprawdę super zarówno do spódnic, jak i do spodni. Jestem zadowolona. Przepiękny kolor, taki śmietankowy. No, to tyle, kochani, jak chodzi o tą bluzkę. Mega tanie zdobycze, jeszcze kupiłam sobie wtedy takie rajstopy za złotówkę, nowe praktycznie, matowe, cieliste, więc super będą na wiosnę, ale już nie pokazuję, bo to są tylko zwykłe rajstopy. Kochani, idę dalej i teraz pokażę Wam trzy rzeczy, które wystąpią w jednej stylówce. Będę teraz szła takimi zestawami trochę. Kupiłam sobie na Vinted nowe, zupełnie nowe Reeboki Princess Classic ze skóry. Już przeszłam się po tym dywanie i jest pył czerwony na nich. Zobaczcie, nówki, tu jest metka, wszystko jest. Skórzane buciki. Ja kocham ten model, wiecie, zawsze miałam sentyment do tego modelu właśnie takiego klasycznego, takie klasyczne tenisówki Reeboka. One w tej wersji takiej podstawowej są białe, z takim tutaj znaczkiem brytyjskim. I te bardzo mi się podobają, te klasyczne też, ale że jeszcze mam na razie te białe moje Adidasy, takie a la Chanel, no to nie kupuję nowych białych, ale stwierdziłam, że ponieważ te buty kosztowały ponad połowę taniej na Allegro niż kosztują nowe w sklepie, jest to mój rozmiar 37, no i są w przepięknym kolorze takiego pudrowego różu, zobaczcie tutaj przebiteczki zdjęciowe. No i mam je za chwileczkę do stylówki z jeansami. Generalnie jestem zachwycona, bo zawsze chciałam mieć właśnie te nowe, te Adidaski. No i kupiłam sobie z Vinted, czyli ktoś już odsprzedawał swoje kupione, widocznie nie miał paragonu. No a na mnie są idealne i są przepiękne, naprawdę są przepiękne według mnie. Na wiosnę będą doskonałe, no i róż teraz króluje, więc w ogóle jasny róż do tych wszystkich jasnych jeansów, do tych moich różowych rzeczy, które teraz mam, będą super wyglądały. Za chwilę zobaczycie w stylóweczce. A druga rzecz, która będzie w tej stylówce, to też nowiutka bluzka Rosemund. Wiecie, że ja zawsze promuję te bluzki Rosemund z Lumpeksu i w dodatku udało mi się kupić nowiutką z metką. Patrzcie, jest metka, jest wszystko opisane. Oczywiście to jest tradycyjnie
70% Mulberry Silk, jedwab Mulberry i 30% bawełna. Koronka jest sztuczna, ale tak, to koronka jest sztuczna, natomiast bluzka jest z jedwabiu, z bawełną. I zobaczcie sobie, kosztowała 24 zł. Nie wybrzydzam, bo jest w takim perłowo-różowo-kremowym kolorze, tak jak te buty, bardzo podobnym. W każdym razie to jest odcień kremowego koloru, odcień bieli, taki lekko wpadający w taki kremowy róż, perłowy róż jakby taki. I ona ma takie wykończenia koronkowe, zobaczcie. Takie duże mankiety z koronki, które zachodzą trochę na dłonie jakby, ale mnie się podoba ten styl i ma piękną koronkę wokół tutaj dekoltu. No i jestem mega zadowolona, że kupiłam ją nową, bo te bluzki nowe to w ogóle jest bardzo, bardzo ciężko kupić, bo one są bardzo drogie nowe. Zobaczcie sobie tam przebitkę, wklejam Wam z internetu, ile, bo można kupić takie bluzki nowe. Oczywiście sobie możecie kupić, jeśli chcielibyście mieć jedwabną, piękną taką podkoszulkę jakościową na wiosnę, no to możecie je kupić po prostu nowe, tylko ceny są naprawdę, naprawdę wysokie. Zobaczcie sobie tam na ekranie. Dlatego no, za 24 zł to jest tak jakby za darmo dostać tą koszulkę w zasadzie, także jestem zachwycona. No i trzecia rzecz z tej właśnie stylówy, którą Wam tam pokażę, to są nowe praktycznie jeansy Los Angeles Atelier and Other Stories. No czyli wiecie, to jest chyba podmarka ASOS-a, tak mi się wydaje przynajmniej, tej samej marki co ASOS. Tak, made in Bangladesh i są w idealnym stanie. Zapłaciłam 35 zł, no ale w sklepie kosztowałyby mnie no nieporównywalnie więcej. Podejrzewam, że to byłoby jakieś 10 razy tyle w sklepie. I są, zobaczcie, w jakim stanie. Co całkowicie nowe spodnie, wysoki stan, dzwony bardzo fajnie leżą. Tutaj możecie zobaczyć, w jakim dobrym stanie te spodnie są. Tak jakby w ogóle ani raz, no może raz były włożone. W każdym razie nie mają na sobie żadnych absolutnie oznak użytkowania. I typowe takie dzwony to są. Tutaj obcisłe, górą się rozszerzają, górą obcisłe, dołem się rozszerzają. Zobaczcie sobie teraz tą stylóweczkę. Właśnie mam na sobie tą bluzkę Rosamund, te spodnie Other Stories and Other Stories i te Reeboki jasno-różowe. Bluzka i te buty mają praktycznie taki sam kolor. No i uważam, że ta stylowa jest po prostu superowa. Biały pasek do tego, mógł być też oczywiście różowy pasek, dowolny w zasadzie, niebieski. I jest świetna, taka luzacka stylowa w modnym stylu na wiosnę. Jestem super zadowolona, szczerze Wam powiem. I od razu też za chwileczkę zobaczycie stylówę z kurtką, którą ostatnio Wam anonsowałam, powiedzmy. Mianowicie, zobaczcie, kupiłam taką kurteczkę Tellywhile. Nie wiem, jak to czyta, Tellywhile, nie mam pojęcia. Rozmiar M, to jest taka bardzo oversize'owa kurtka z futerka, sztucznego oczywiście. Kupiłam ją w lumpeksie, ale z metką. No i kosztowała mnie 70 zł, ale to jak na, słuchajcie, jak na nową rzecz, taką w super modnych trendach też, no to jest super tanio też, bo szukałam właśnie fajnej takiej pastelowej kurtki, jasnej kurtki na wiosnę, bo ja mam, jak wiecie, dużo rzeczy, ale mam mało jasnych rzeczy, bo ja lubię w ogóle intensywne kolory i dobrze mi jest w nich, ale teraz stwierdziłam, że mi brakuje czegoś takiego rozjaśniającego, takiego wesołego, pastelowego na wiosnę. No i szukałam używanej, ale nie mogłam znaleźć. No i trafiłam właśnie w jednym z lumpeksów w Wieliczce na tą nowiutką kurtkę. No i stwierdziłam, że sobie ją kupię, bo jakbym kupiła w sieciówce, to było na pewno dużo drożej z nowych kolekcji. No i jest właśnie super modna. I wiecie co? Też mnie przekonało to, że to jest co prawda poliester, no bo wiecie, takie tego typu misie to są sztuczne zawsze, praktycznie. Ale jest ona z recyklingu. Już Wam mówię, co tu jest napisane. Recycled fabric i to jest zrobione właśnie z butelek PET. Więc przynajmniej tyle dla środowiska, że ten materiał został stworzony już z czegoś do przetworzenia. Ja nie jestem fanką sztucznego, ale czasem noszę takie sztuczne misie, bo bardzo mi się podobają po prostu. I jeżeli już noszę, no to wolę, żeby to było zrobione w sposób ekologiczny. Przynajmniej tyle, prawda, że już coś zostało wykorzystane ponownie do stworzenia tej kurtki. No i zobaczcie, tutaj do tej stylówy sobie zarzuciłam tą kurtalę.
tak to wygląda. No, a też pokażę Wam przy okazji stylówki z tą kurteczką, jakie mam z poprzedniego programu nagrane jeszcze, do stylówek, które ostatnio miałam, bo chciałam specjalnie dla Was dograć właśnie te stylówki z tą kurtką jeszcze. No i zrobiłam sobie od razu wtedy zdjęcia już, bo ta kurtka była już u mnie. No i mam do tych jeansów, takich mom jeansów spranych jakby w tym jasnym kolorze, do sweterka, do tych adidasów jasnych, do tych sneakerów jasnych. To jest jedna stylowa, uważam, że jest bardzo fajna, taka na luzie, bardzo mi się podoba, z tym różowym szalikiem takim też, z pomponikami z kaszmiru. No i kolejna stylowa, no to jest z tymi spodniami takimi lekko dzwonowatymi, flare leg, tymi niebieskimi, niebieskim golfem. No i też bardzo mi się podoba ta wersja stylówki. Także jestem ciekawa, która się Wam najbardziej podoba i w ogóle czy ta kurtka Waszym zdaniem jest fajna. Mnie się bardzo podoba, mnie się w ogóle to zestawienie kolorów bardzo podoba, szczególnie ta krateczka taka. One mają w sobie biel, róż, taki pudrowy i taki lekko turkusowy błękit. No i uważam, że to będzie super, super wyglądało do właśnie takich sportowych stylówek. Fajny wzór, bardzo fajny wzór. I te guziczki takie a la rogowe też mi się podobają. Jestem ciekawa Waszych opinii, oczywiście piszcie, co o tym sądzicie. No i ja jestem bardzo zadowolona z tych zakupów i już w związku też z tymi zakupami przygotowuję dla Was program, jeden program, to jest Zabieram Was do Lumpeksu. Będzie to całkiem też nowa lokalizacja, ale też szykuję program sieciówki, wiosenne kolekcje versus Lumpex i mam już gotowych kilka fajnych stylówek. Zobaczycie, jak bardzo warto łazić po Lumpexach, jakie trendowe perełki można tam upolować, praktycznie takie same albo i lepsze niż te obecnie w nowych kolekcjach w sieciówach. Także zapraszam Was na kolejne programy, mam nadzieję, że będą się Wam podobały. Jeszcze raz proszę, zasubskrybujcie i koniecznie polubcie filmik, to jest dla mnie bardzo, bardzo ważne. Być może otworzę przycisk wspierania kanału, będziecie w ten czas mogli postawić mi kawę ewentualnie, bo uwierzcie, że programy te naprawdę kosztują mnie dużo pracy, co chwila jeżdżę, załatwiam, szukam nowych lumpeksów, nowych rzeczy, żeby Wam pokazać, no i w związku z tym myślę, że aby rozwijać ten kanał, muszę iść trochę dalej. Kochani, bardzo Was pozdrawiam, serdecznie Was pozdrawiam i zapraszam Was na kolejne programy. Cały czas oczywiście tutaj działam też społecznie, działam w tym środowisku, wiecie, uchodźców. Jestem bardzo zajęta, bo też piszę pracę dyplomową, ale staram się cały czas przygotowywać na czas dla Was programy, także mam nadzieję, że się dalej uda. Być może kiedyś tam będzie jakaś przerwa tygodniowa, bo muszę skończyć pisać wreszcie pracę dyplomową, ale na razie jest regularnie i zapraszam Was już w czwartek. Do zobaczenia, kochani, pozdrawiam, buziaki, cześć!